Cześć, z tej strony Ucek. Witajcie na moim kanale. Moi drodzy, no przyszedł chyba czas na podsumowanie w jakiejś wszystkich większości porównań, które robiłem Samsung S8 kontra Samsung Galaxy Note 8, czy też Samsung Galaxy S8 Plus kontra Galaxy Note 8, żeby się trzymać nazewnictwa. I odpowiedzenie sobie na pytanie, no myślę, że zasadnicze. No kurczę, który lepszy? Którego zostawić, którego używać, którego wybrać, gdy jesteście właśnie w tym momencie na, że tak powiem, na drodze zakupu, zastanawiacie się nad zmianą swojego smartfona, czy pójść w S8 Plus, czy pójść w Note 8. No spróbuję wam w jakiś sposób to odpowiedzieć. Tutaj będziecie mieli całą playlistę takich porównań, które zrobiłem tych dwóch modeli pod różnymi kwestiami i spróbuję to teraz w jakiś sposób zebrać, ocenić, powiedzieć, co ja bym wybrał, dlaczego i tak dalej. No cóż, pierwsze kwestie, wielkość urządzeń i tak dalej, użytkowanie, czytnik linii papilarnych, umiejscowienie. Powiem wam tak, no oba są duże, więc jeżeli lubicie duże telefony, no to jak najbardziej no tak, jeżeli lubicie małe, no to się trochę zdziwicie. Moje chwilowo są petui, więc nie będę ich wyjmował, więc po prostu będę porównywał, tak jak widzicie, no wielkość, porównanie wielkości, no jest praktycznie żadne. Jak dla mnie oba telefony są prawie takie same, no są jakieś tam różnice, ale gdyby się na to, że tak powiem, w jakiś sposób nad tym zastanawiać, wybierać, zmieniać jeden pod kątem właśnie tego, że jest większy, mniejszy, ja bym tutaj w ogóle się nad tym nie zastanawiał, więc pod tym względem oba są takie same. Jeżeli chodzi o umiejscowienie czytnika linii papilarnych, no wiadomo, wiemy, że on jest taki trochę niefortunny, ale jeżeli nie macie malutkich rączek, jak ludzie z Dalekiego Wschodu, więc spokojnie możecie używać obu modeli. Jeżeli chodzi o trzymanie w kieszeni, tego, czy jesteśmy w stanie z nim kucnąć, zawiązać buty z jednym, z drugim, gdzie to spokojnie, no wiadomo. No, mamy małą, lekką cegłówkę w tym momencie w swoich spodniach, ale spokojnie oba można używać, więc jeżeli chodzi o kwestie wielkości, użytkowania, ergonomii, dla mnie oba urządzenia są takie same, może minimalnie zakrzywienia ekranu są trochę, w Note jest troszeczkę mniej to zakrzywione, w S8 Plus bardziej, ale spokojnie w tej kwestii dla mnie nie ma żadnego zwycięzcy. Kolejne sprawy, które w jakiś sposób trzeba poruszyć i zastanowić się, który lepszy, którego bardziej wybrać. No jeżeli patrzymy na ekrany, jak wiecie, w S8-eczkach tutaj macie całą playlistę, no występował problem tego, że no, ekrany nie świecą na biało, świecą na różowo, wada produkcyjna tych ekranów, tej technologii, no i no niektóre egzemplarze wypadały lepiej, niektóre gorzej, niektóre bardzo takie dobre, naprawdę rzadko było znaleźć, można było. Jeżeli chodzi o Note'a, według mnie jest lepiej, ale nadal nie jest idealnie, no nadal ta biel jest. Biel kijowa, nie jest biała, więc no tutaj pod tym względem, jeżeli byście się zastanawiali, to bardziej bym sugerował szukać Note'a, bo troszeczkę poprawili kwestie ekranów, odwzorowanie kolorów, wiadomo, ten wspiera, chyba, jeżeli dobrze pamiętam, więcej formatów HDR-u, więc no, w ogóle na tym też HDR działa 10 standardowo, więc jak odpalicie sobie jakieś te treści na jednym i na drugim, jeżeli chodzi o HDR, no to po prostu no, szczena spada, telefon świeci prawie jak słońce, bo mają około ponad 1000 nitów, jeżeli dobrze pamiętam, więc naprawdę już ten efekt HDR-u jesteście sobie zobaczyć oglądając treści. Pod dalszą względem, jeżeli chodzi o ekrany, tam jest różnica minimalna, jak sami zresztą widzicie, więc tutaj bym się nie zastanawiał, jeżeli chodzi o wielkość samego ekranu, bo to jest tak dla mnie błąd pomiarowy, możemy tak ująć. Minimalnie Note jest większy, S8 Plus jest troszeczkę mniejsza, ale dla mnie jest to do pominięcia i nad tym bym się kompletnie nie zastanawiał. Odwzorowania kolorów, ustawienia, no to wydaje mi się biel, możliwość skalibrowania telefonu, tutaj pod tym względem wybrałbym Note'a. Jest to dla mnie o wiele fajniejsze. Kolejne kwestie, co lepiej, co gorzej, w tym fajniej. Dźwięk. Oba, no niestety, Samsung do tej pory nie chce nam zrobić stereofonicznych głośników, a szkoda, a bardzo by się to przydało. Są jakieś mody, które jak sobie zrobicie ruta na telefonie, możecie używać też tych głośników, które będą wam teoretycznie grać i udawać stereo, ale no niestety moc jednego i drugiego, głośność, donośność, barwa, no tych górnych i dolnych głośników jest różna, więc no to stereo będzie bardzo słabe. Ale cóż, przejdźmy do samych głośników, które mamy na dole telefonu. W przypadku Note'a no wydaje mi się, że jest troszeczkę ciszej, że troszeczkę lepiej brzmi ten głośnik w Samsungu S8 Plus, no ale nie, wiecie co, no nie porównywałbym dźwięku telefonu. No wiadomo, to jest mały bzyczek, pierdyczek, jakkolwiek to nazywać, to nie jest głośnik. To jest coś, co ma odtworzyć wam muzyczkę albo
na noc, jeżeli nie przeszkadzacie nikomu, nie macie telefonu na słuchawkę, coś sobie odpalić, ale i tak jeżeli ja cokolwiek sobie słucham na tych telefonach, to podpinam słuchawki, więc głośniki, które są dolne, no po prostu mają dać znać, że ktoś dzwoni, usłyszeć powiadomienie, tyle. Dla mnie tutaj nie ma sensu się nad tym zastanawiać. Kolejne kwestie, zasięg. Jak w jednym z ostatnich moich filmów właśnie porównujących, wynika, że wyszło, że no niestety S8 Plus lepiej sobie radzi z łapaniem zasięgu niż nowy Note. Kwestia pewnie konstrukcji czegoś wnętrza, umiejscowienia anten, więc przynajmniej w przypadku mojej sieci Orange S8 Plus wypada lepiej niż Note, więc pod tym względem no to tutaj niestety S8 wypada lepiej. Kolejne kwestie. Czujniki linii papilarnych. To co można też w jakiś sposób sobie porównać. Oba są bardzo szybkie, bardzo fajne, niestety pod wodą nie bardzo działają. Jeżeli macie mokre palce, odpada ich użytkowanie. Jeżeli chcecie szybciej odblokować telefon i mieć mniej, że tak powiem, błędów, no to niestety, w Note jest lepiej. Jakoś po prostu coś musieli poprawić w algorytmach, nie wiem, w samym urządzeniu, czytniku linii papilarnych i tak dalej, więc w tym według mnie Note wygrywa i wypada o wiele fajniej. Kolejne sprawy. Cóż, myślę, że wydajność samych jednostek. Teoretycznie mamy dwa identyczne tutaj procesory Exynosa, ale jednak z racji tego, że ten jest nowszy, pewnie jakoś bardziej fajnie zoptymalizowany, kwestia też pewnie same produkcyjne płyty głównej pamięci zastosowanych i tak dalej. Tutaj Note jest szybszy. Te aplikacje się odpalają szybciej, powiem wam, że no to jest Android, wiecie, na Androidzie często mamy jakieś przycinki, nawet na topowych urządzeniach, no niestety trzeba to powiedzieć. To nie jest system, który jest idealny, no bo niestety to jest system pisany na wiele urządzeń, każdy producent sobie go dostraja, tak jak zresztą z Windowsem. Więc no, małe przycinki możecie spotkać na jednym i drugim urządzeniu. Jednakże bardziej mnie wkurzało to na S8 z plusem. Tutaj po prostu jest to też kwestia RAMu, ale o tym za chwilę. Po prostu te jakieś przycięcia drobne i tak dalej, wkurzające, że chwilowo coś telefon nie bangla i tak dalej. Częściej mi się to zdarzało na S8 plus niż na Note, więc pod tym względem jak najbardziej na plus Note. Jedziemy dalej, właśnie RAM. Kwestia RAMu, jego zarządzaniem i tak dalej, też nagrywałem wam porównanie. Więc tutaj według mnie jak najbardziej Samsung Galaxy Note wypada o wiele lepiej. Jest tego RAMu więcej, lepiej jest zarządzany, większość aplikacji macie cały czas w RAMie, nie musicie co chwilę ich odpalać, czekać aż się załadują, tylko pyk, włączona, jest, działa, więc tutaj jak najbardziej Note'ik wypada na plus i fajnie, że jest te 6 GB RAMu, więc to jest plusem. Kolejna kwestia, no myślę, że to co widzimy z tyłu, aparaty. Nie jestem może jakimś super specem fotograficznym i tak dalej, fotografem, chociaż nagrywam dla was, staram się trochę w tym temacie edukować. Jak dla mnie oba aparaty są praktycznie takie same. Dodanie tego aparatu, który tutaj powiększa, podwójnego, no jest ok. Według mnie zbędna i nieprzydatna kompletnie rzecz. Tak, wydaje mi się, że to jest po prostu bez sensu. Te zdjęcia, które macie z zoomie dwukrotnym, naprawdę jakość ich jest o wiele gorsza niż z głównego aparatu. Są bardziej zaszumione w kiepskich warunkach oświetleniowych, no jest lipa. Choć może jeszcze kwestia właśnie warunków oświetleniowych. W przypadku ciemnych warunków oświetleniowych i słabego światła, powiem wam, że Note wypada lepiej na głównym aparacie niż S8 Plus. Te zdjęcia są bardziej nasycone, mniej szumów i po prostu więcej szczegółów jesteśmy na nich zobaczyć. W stanie funkcja, którą się chwalił tutaj Samsung, no czyli to rozmywanie tła i tak dalej. Może za chwilę zobaczycie taki mój jeden przykład, jak to działa, w sumie może jak to nie działa, bo tutaj no niestety program nie jest sobie w stanie ogarnąć. Widzicie drzewko i patrzcie, jak fajnie jest wycięte. W jednym miejscu jest ostre, w jednym nieostre. No tak sobie też w przypadku robienia zdjęć ludzi. No jakoś to wychodzi, ale według mnie zbędny gadżet. Chcecie robić fajne fotki z rozmyciem tła i tak dalej, kupcie sobie fajny aparat, który to zrobi optyką, a nie po prostu programowo, tak jak tutaj, więc no. Nie, dla mnie to bez sensu. Fakt, chcecie zrobić szybko jakąś fotkę, coś nagrać i tak dalej, jest fajnie, no do tej pory jeszcze nie wyszła aktualizacja, podobno ma wyjść, która ma dać w Note możliwość nagrywania 4K w 60 klatkach, no iPhone to ma, więc Samsung miał to zrobić i jak do tej pory, do czasu emisji tego filmu, jeszcze tego nie zrobił, więc tego nie ma. Co dalej w temacie aparatów? No nic, no są jedne z najlepszych, jeżeli chodzi o komórki na rynku. Nie porównywałem jeszcze z nowym iPhone'em 8, jak to wypada, ale w przypadku Androidów, no chwilowo według mnie jest najlepiej z tego co widzę. Testowałem, bawiłem się i użytkowałem. Co dalej? Ważne kwestie też. Co
co na plus, co jest fajniejsze, jeżeli chodzi o to, co mamy tu w środku. Bateria. No niestety, no tutaj z racji tego, że w Note, z racji tego, że Samsung bał się wielkiego boom kolejnego, zastosowano mniejszą baterię i relatywnie powiem wam, że naprawdę pod względem baterii S8 Plus, no bije to urządzenie. Powiem wam, że odkąd mam oba, i zawsze S8, cokolwiek robiłem, cokolwiek by nie robiłem, wychodziłem rano, wieczorem, zawsze S8 była w stanie mieć prąd. W Note, powiem wam, już chyba z dwa razy mi się zdarzyło, że telefon się wyłączył, bo po prostu nie miał papu. Więc tutaj bateria S8 lepsza niż w Note. Nie da się tego w jakikolwiek inny sposób odpowiedzieć. No niestety, brakuje tych miliamperów. Gdyby było ich więcej, naprawdę byłoby spoko. Co dalej? Zasadniczo z takich rzeczy, które porównujemy teraz, to tyle. Cena obydwu urządzeń możecie zobaczyć w opisach na dole pod filmem, w jakiej aktualnie cenie stoi. Wiadomo, Note jest na chwilę obecną na pewno droższy. S8 Plus już można wyrwać w ciekawych pieniądzach, a jeszcze tym bardziej jakieś używane sztuki. Więc pod względem, że tak powiem, hajsu, to na pewno to chwilowo S8 na pewno wychodzi lepiej cenowo niż Note, ale pewnie za jakiś czas się to zmieni i myślę, że Note też stanieją, bo podobno S9 w lutym ma nas przywitać. Zobaczymy, co tam wymyślą, co tam będzie. Na razie same plotki, nic konkretnego, więc nie ma co tutaj w tym temacie gadać. Co dalej? System aktualizacji. No, na S8 było już trochę tych łatek, na Note na razie jedna. Wiadomo, tu mamy 7.1.1, tu mamy 7.0. Ma być 7.1.1 na S8, ma być podobno też Android Oreo 8 na obydwa urządzenia. Kiedy? Ja obstawiam, że po premierze S9, ale mogę się mylić, więc mam nadzieję, że szybciej, ale no zobaczymy. No i cóż, tak podsumowując, no jeszcze wiadomo, tu mamy rysik, to go używa. O rysiku może zrobię wam za jakiś czas jakiś film, więc może pod względem porównania nie będę ich dodawał. No rysik ma parę fajnych bajerów, przydaje się czasami, tłumaczy jakieś tam na żywo obrazki można robić. No bajery, powiem tyle, w codziennym użytkowaniu, no pod wodą się przyda, bo na pewno jeżeli zamoczymy jedno i drugie urządzenie IP68, jeżeli tak zamoczymy, rysik działa bezproblemowo palcami, tutaj nic nie ogarniemy w tym za bardzo, a za pomocą rysika pod wodą spokojnie. Więc tutaj też taki mały feature na plus. No i konkludując to wszystko, co dla mnie jest fajniejsze, który ja sobie wolał zostawić, którego ja wolę używać częściej z tych dwóch urządzeń, to powiem wam szczerze, u mnie wygrał Note. Ekran większy, lepsza biel, bateria słabsza, no ale to można sobie podładować. Wydajniejszy i te 6 GB RAM-u, który naprawdę robi różnicę. Praktycznie przycięć zero w przypadku S8, no z racji braku tego RAM-u. Niestety one się zdarzają, więc jeżeli słuchacie w Samsungu najbardziej wydajnego, najfajniejszego, najbardziej wybajerzonego, wyczarowanego w kosmos urządzonka, no to gdybyście się zastanawiali między tymi dwoma i kasa nie grała dla was w ogóle żadnej roli, to nie zastanawiajcie się, bierzcie Note 8. Jeżeli pod względem kasy, no to na chwilę obecną na pewno z 8 plus lepiej stoi, można sobie go wyrwać troszeczkę taniej. Więc jeżeli chodzi o mnie, w przypadku tych dwóch urządzeń, jak dla mnie, no lepszy jest Naucik. Częściej go używam, częściej mam go przy sobie, bardziej jest jako moim głównym urządzonkiem, S8 plus jako zapasowe i dodatkowe z drugim numerem telefonu, więc w zasadzie ciągle włożyć kartę do Note'a obydwie, może za jakiś czas się pozbędę, S8 zobaczę, na razie się nad tym zastanawiam. Ale cóż, w porównaniu dwóch modeli topowych Samsung Galaxy Note 8 i S8 Plus, w moim przypadku no lepiej zainwestować w Galaxy Note 8. Czego i dlaczego powiedziałem, myślę, no wiadomo, też S8 nie jest złym telefonem, oczywiście jest bardzo dobrym, jednak no minimalnie według mnie pod względem tego, co dla mnie się liczy, wydajność i bezproblemowość użytkowania, no to tutaj, no może poza baterią, to Note 8 wygrywa. No i chyba tyle. Jakie jest wasze zdanie w tym temacie? Co wy byście wybrali, czy też macie oba, porównywaliście, zastanawialiście się? Dajcie znać w komentarzu, chętnie się o tym dowiem, odpowiem, podyskutujemy, myślę. Cóż, z mojej strony myślę, że na dzisiaj tyle. Jak się podobało, oczywiście dajcie łapkę w górę, jak to większość mawia. Ja też już zaczynam mówić, bo się przydają. Subskrybujcie mój kanał i jeżeli chcielibyście wesprzeć to, co robię i pomóc mi w rozwoju tego kanału, odpaliłem też profil na Patronite. Na dole filmu macie informacje, co i jak, jakie mam pomysły, co chciałbym zrobić, jak bym chciał dalej działać. Więc jeżeli wam się to tylko podoba, to chętnie możecie to wesprzeć. Jeżeli nie, no trudno, spoko, nie ma problemu. No i cóż, myślę, że na chwilę obecną z mojej strony dziś tyle. Trzymajcie się ciepło. Hej!